Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam ze serii oczywiście Bracia Polskiej Farmie, już w czwartym odcinku, chyba czwartym lub piątym. Czekajcie, czwartym w odcinku ze serii właśnie Bracia Polskiej Farmy, sezonu czwartego oczywiście. Proszę was o zostawienie tutaj łapki w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Mam nadzieję, że zostawicie taką samą liczbę łapek jak na poprzednim odcinku właśnie z Braciem Polskiej Farmie, czyli 1300 łapek. Ale w dzisiejszym odcinku właśnie poprosiłbym o pobicie tego progu łapek. Pokażcie, że chcecie tę seryjkę, żebym wiedział oczywiście stipnie, żeby ją nagrywać. Także łapkę w górę, o subiku oczywiście także nie zapomnijcie, bo jak wiecie, dobrze lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem dzisiejszego odcinku, a dzisiejszym hashtagiem niech będzie tutaj krawężnik. Ja cię przypnę serduszko, zapraszam was na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, link macie podany oczywiście w opisie, także zachęcam was zajrzeć do opisu, bo także macie jeszcze 3 linki, oczywiście linki bardzo fajne, specjalne oczywiście dla was, oferta od strony Eneba, będziecie mogli sobie zakupić gry o bardzo dużych promocjach, także bardzo zapraszam, linku do opisie, w opisie, bo jak wiecie, z moim kodem oczywiście od razu jak wejdziecie, zakupicie grę, dostaniecie większy rabat niż byście kupowali jakąś grę, a właśnie bez mojego linku, nie? Także jak ktoś sobie chce zakupić jakąś grę, tak wiecie, na wakacje kończące się sobie coś pograć, no to zapraszam właśnie na Eneba, bo naprawdę widzę, fajna stronka, jeśli chodzi o jakieś gry, wiecie, kody, no wiecie, ogólnie, żeby nie kupować bezpośrednio na Steamie, to tam sobie fajnie można zakupić, bo są duże rabaty właśnie na wakacje jeszcze, które trwają, bo jak wiecie, widzowie, dobrze, przypominam, przepraszam o troszeczkę za to, że przypominam, wiem, że pewnie komuś tutaj zrobi się smutno w ten dzień, ale no niestety, 2 tygodnie jeszcze zostało, także możecie sobie jakoś umilić jeszcze te 2 tygodnie, zakupić właśnie ze strony właśnie Eneba jakieś fajne gierki, także zapraszam serdecznie, nie? I co widzę w dzisiejszym odcinku? No dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, będzie się głównie opierał na troszeczkę zwiedzaniu miejscowości Brzozówka. Jak widzicie, aktualnie znajduje się właśnie tutaj, Pipcia stoi ogólnie, znaczy się Pipcia, co ja mówię, kurwa. Pipcia jak Pipcia, nawet nie wiem gdzie jest. Bo jak wiecie, on na trzecim sezonie oczywiście pojechał właśnie tam do Las Vegas, czy gdzieś tam pojechał za granicę, nie? Mam nadzieję, że on przyjedzie, nie? Indora oczywiście, traktor stoi z poprzedniego odcinka, bo jak wiecie, on poszedł, Indoras poszedł po wypłatę. Za te deski, czy za te drewno, co żeśmy wczoraj ładowali. Mi zapłacił, widzowie, 150 zł. Także, widzowie, ja jestem zadowolony oczywiście swoje dniówki od pana Indorasa. Swoje dniówki. Popracowałem, widzowie, jakoś około pół godziny. Wycięliśmy, załadowaliśmy oczywiście na wóz konny. Ja, widzowie, jestem z tego wszystkiego zadowolony, nie? Bo zarobimy jakieś pieniądze, on coś z tego będzie prawdopodobnie większe miał, ale jakoś, widzowie, damy rady. Ale jak ogólnie żeście sami wczoraj widzieli, Indoras oczywiście, widzowie, Indor sąsiad, zaproponował mi, widzowie, wspólne mieszkanie, że tak powiem. No w sumie mieszkanie, no ogólnie będę mógł u niego, widzowie, zamieszkać, będę mógł u niego pracować. Powiem wam tak, co jak co, widzowie, ale to jest, widzowie, naprawdę dobra fucha. Nie będę mówił, że nie, bo wiecie, byśmy u niego pracowali, kolejne, widzowie, pieniądze tak naprawdę byśmy zdobywali i coś, widzowie, po prostu moglibyśmy powoli zakupić. Wiecie o co chodzi, jakąś gospodarkę, nie małą, nie dużą, no ogólnie, widzowie, coś takiego, że po prostu będzie można zamieszkać, wiecie o co chodzi, nie? Także nie wiem, czy, widzowie, to ofertę oczywiście, widzowie, od niego bym nie przyjął. Coś można by było oczywiście się, widzowie, tym zainteresować, bo czemu tak naprawdę, widzowie, nie? Skoro, widzowie, zaproponował mi takie coś, że mógłbym, widzowie, u niego zamieszkać, to napiszcie właśnie, widzowie, w komentarzu, co właśnie o tym sądzicie, nie? Bo ja myślę, widzowie, że to naprawdę, widzowie, byłaby fajna, dobra fucha na początek tej seryjki, żeby po prostu się rozwinąć powoli, bo jak wiecie, no jakby na razie będziemy, widzowie, tam mieszkać na tym, wiecie, na tym tam, w tym lesie, na tym zadupie, że tak powiem, że tak się troszeczkę wyżurawię, no to wam powiem, że to tak średnio będzie wyglądać ta seryjka, bo na razie to póki co mam 4. odcinek. Ja też będę musiał się, widzowie, gdzieś zatrudnić do jakiejś roboty, bo jak wiecie, no jak gdybyśmy nawet już mieli zamieszkać u pana Indorasa, mojego oczywiście sąsiada, najlepszego koleżkę, gdybyśmy mieli, widzowie, właśnie tam zamieszkać, no to powiem wam, że on tam duże pieniędzy też mi nie będzie dawał, nie? Ale fajnie też w sumie będę miał wtedy dawna głową i będę mógł właśnie za chwilkę mieszkać, nie? Bo będę u niego w sumie robił i będę miał tak pieniądze i będę miał gdzie spać, no, także to jest w sumie spoko sprawa z tym, jeśli chodzi o to. No ale mówię, nie wiem, to trzeba, widzowie, tę sprawę przemyśleć, bo to jest ogólnie do zrobienia. Zobaczcie ogólnie, widzowie, tak, jeśli chodzi tutaj o domki,
To ogólnie sobie ten dom jest do kupna. Jak widzicie, właśnie ta gospodarka jest właśnie tutaj do kupna. Tu po prawej stronie, jak widzicie, buduje się powoli jakiś tutaj mały, taki nieduży garaż. Oczywiście on jest z pustaków, nie jest taki blaszany. Także tutaj widzowie jest ten garażyk, ogólnie tutaj remontowany, budowany. Z tyłu jest szklarnia. No i właśnie dowiedziałem się, że ta gospodarka jest właśnie tutaj do kupna. Że opłocik oczywiście tutaj jest zaogrodzony, także naprawdę tutaj fajna gospodarka. O, i plus brama oczywiście, widzowie, tutaj fajna jest. Także mówię, ta ogólnie z tego, co się dowiedziałem, gospodarka jest do kupna. Cena oczywiście, widzowie, wywoławcza, bo jest, widzowie, licytacja jest. Parę osób po prostu się o to bije, o to gospodarstwo, i licytacja właśnie jest od 50 tysięcy złotych i ogólnie ktoś zapadł w kwotę 75 tysięcy, nie? No mówię, widzowie, gospodarki są fajne do kupna, ale tak jak mówię, póki co nie ma, widzowie, o czym w ogóle rozmawiać. My naprawdę, widzowie, nie mamy w ogóle o czym dyskutować w tej chwili, bo ja po prostu nie mam takiej kwoty, no, przy sobie i ogólnie nie miałem. Co jak co? Trzeba będzie po prostu, widzowie, powoli ruszyć z tą serią. Znaleźć tak, dochód, to po pierwsze. Troszeczkę, widzowie, jakiś ogólnie inny, widzowie, dach nad głową. Bo to, co, widzowie, my póki mamy w tym lesie. Oczekajcie, widzowie, jedzie policja. Policja, widzowie, pojechała. Wiem, widzowie, czy do kogoś na interwencję. O, kolejna. Kurwa, cholera jasna, widzowie, nie wiem, co się, widzowie, dzieje na tej brzozówce, ale wam powiem, widzowie, że tutaj kilka wozów tutaj policyjnych pojechało, także powiem wam, widzowie, że dosyć ciekawie dosyć się dzieje. Myślałem, widzowie, że po mnie jadą, że, widzowie, wiecie, że skradłem ten rower oczywiście od Dindo, ale prawdopodobnie zapomnieli o tej już prosto sytuacji, że pamiętaj, ukradł rower z policji, także, widzowie, z policji, no to, wiecie, sklepu Dindo, także zajebista ogólnie sprawa. Tu, jak widzicie, widzowie, kolejny ładny, fajny, ładny, piękny domek oczywiście. Bardzo super, ale ten to jest oczywiście nie sprzedać. Widzicie, to z tyłu ogólnie też nic nie ma, także nie ma jak się zagospodarować. Także lecimy oczywiście dalej. A tutaj co my tutaj, widzowie, mamy? Czyżby to, widzowie, jakaś stara wistula tego rozkręcona? Ojojoj, widzowie, tu ogólnie, widzowie, złomu leży. Tu w ogóle, widzowie, przy bramie, widzowie, jakiś złom leży, jakieś, widzowie, burty chyba ze starej autosanki, czy starego rozrzutnika. Zobaczcie, widzowie, tu w ogóle złomu jest. A co to, widzowie, to jest, widzowie, jakieś upuszczone gospodarstwo? Co ja tutaj, widzowie, znalazłem? Czekajcie, widzowie, zobaczę tak przez płot. Uhuhu, co my tutaj, widzowie, mamy? Czekajcie, widzowie, bo to się może pozabijać. Jak tutaj, widzowie, ogólnie wejść? Ale widzicie, widzowie, jakieś kąby rozbierane, porozbierane leży, jakaś wistula stara, z tego, co ja tu widzę. Domek jakiś drewniany, nie byle co. Powiem wam, że ogólnie ładny jest, ale ciekawi, czy ktoś tutaj mieszka. Ale prawdopodobnie, widzowie, tutaj nikt nie mieszka, bo jak widzicie, widzowie, to chyba stoi, widzowie, opuszczone. Tutaj widzicie, jakaś stara też studnia. Ojojoj, wody, widzowie, to nawet nie widać, nie? Deskami zawalone, widzowie, różnymi tutaj, widzowie, tymi habetami. Ty, ale wam powiem, że to gospodarstwo, co nie co, widzowie, nie jest takie złe. Ja wam powiem, widzowie, że fajne gospodarstwo. O, cholera, jasna. Jaki to, widzowie, jest porozbierane cały. Cała, widzowie, wistula została rozebrana. Zobaczcie, widzowie, bez kół stoi. Tylnej oszki nawet nie ma. Dobra, leży, widzowie, tutaj tylna oszka. Silnik w ogóle, widzowie, leży, to, widzowie, na haku jest pod... Nie, nie jest podpięty, tylko leży sobie tak. To właśnie podnoszenie silnika oczywiście, to jest, widzowie, w mechanice, wiecie, co chodzi. W pojazdach samochodowych oczywiście, w warsztatach jest to wykorzystywane. No, ale tak mówię, zobaczcie, widzowie, w ogóle, jak ta gospodarka się prezentuje. Powiem wam, widzowie, nie spodziewałem się, że ja w dzisiejszym odcinku, widzowie, mogę znaleźć taką perełkę. Takie gospodarstwo, nie? Szczerze, napiszcie, widzowie, w komentarzu, co sądzicie o tym gospodarstwie. Bo ja mam nadzieję, widzowie, że tutaj nikt nie mieszka. A wiecie, po prostu, widzowie, jakby tutaj nikt nie mieszkał, to ja bym, widzowie, chętnie był, widzowie, w stanie przyjąć takie gospodarstwo, nie? Wygląda jak wygląda, jest nad na głową, jest dom oczywiście. Będziemy musieli to zajrzeć do środka oczywiście, nie wiem, czy to w dzisiejszym odcinku, ale tak jak mówię. Ty, zobaczymy, widzowie, co znajduje się z tyłu jeszcze. Zobaczcie, widzowie, jaka jest ogólnie stara szopa. Stara tu, jak widzicie, jakieś stare, duże opony. Dosyć ciekawie wam powiem. Co jak co, dosyć ciekawie. Tutaj widzicie, jakaś, widzowie, stary, nie wiem, czy to stary dom może powiedzieć, ale jakaś ogólnie, widzowie, stara wiata, jak możecie zobaczyć. Tutaj zobaczcie, właśnie, jakaś stara szopa ogólnie. Dosyć ciekawie, co jak co, dosyć ciekawie wam powiem. Stara szopa jakaś.
Ale co my tutaj widzowie jeszcze z tyłu mamy? W ogóle płot rozwalony tutaj widzicie widzowie leży z tyłu. Za gospodarstwem ogólnie, gospodarka z tyłu wygląda ogólnie tak. Płot ogólnie powykrzywiany. No powiem wam tak, co jak co, ale prawdopodobnie ta gospodarstwo ma prawdopodobnie swoje lata. Bo tak jak widzicie, prezentuje się jak się prezentuje ogólnie. Ale z tyłu także widzowie jest pole, zasiane oczywiście jakimś starym słonecznikiem. Starym, starym, nie? Nie wiem czy to ogólnie to gospodarstwo jest razem z tym polem. Ale powiem wam, że co jak co widzowie, a to pole jest z tyłu ogromne, nie? Zobaczcie widzowie tutaj. Pole jak co widzowie jest ogólnie ogromne. Gospodarka widzowie z daleka ogólnie prezentuje się tak. No. Co jak co widzowie, a naprawdę widzowie ładnie to ogólnie wygląda. Nie wiem widzowie, czy ktoś tutaj mieszka. Ale prawdopodobnie widzowie nikt tutaj nie mieszka. Szczerze widzowie. W komentarzu napiszcie tak. No jak ktoś może mieszkać, skoro tutaj tak. Wistola jest rozkręcona. Wszystko jest prosto na wierzchu. Gospodarka jest zarośnięte. Rosną jakieś tutaj krzaki. No, drzewa. No widzicie widzowie, posesja widzowie nie jest ogarnięta. Leży jakiś stary złom. Tutaj w ogóle widzowie jakiś stary traktor leży. Kolejny złom. I zobaczcie widzowie ile tutaj mamy naprawdę złomu, nie? Mamy tak, tutaj złom. Jakiś traktor stary, wistula ogólnie stara. Tutaj kilka rzeczy się znajdzie jeszcze na złom. Mamy dwa auta oczywiście przy moim tam przy moim lasku. Tam gdzie mamy właśnie rozbity namiot. Mamy widzowie kilka widzowie już tutaj rzeczy na sprzedaż. I tak naprawdę gdybyśmy widzowie to sprzedali, byśmy mieli widzowie konkretne pieniądze tak naprawdę. Także napiszcie ogólnie widzowie w komentarzu co o tym sądzicie. Bo naprawdę widzowie gospodarka jest widzowie fajna do przyjęcia. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie mieszka. Bo ja bym się widzowie zainteresował. Gdybyśmy widzowie to wszystko uprzątnęli, porządek byśmy zrobili. Tutaj widzicie widzowie jakiś kolejny złom. Także widzowie jest, o tutaj kolejny widzicie. Także naprawdę widzowie gospodarka jest fajna. Napiszcie ogólnie widzowie w komentarzu co sądzicie widzowie o tym gospodarstwie. Czy chcielibyście proszę żebyśmy przyjęli tą gospodarkę. Także pokażcie tutaj właśnie duże widzowie ilości łapę w górę. Napiszcie właśnie w komentarzu co sądzicie o tym gospodarstwie. Napiszcie jeszcze drugi hashtag. Hashtag gospodarka. Ja ci przypnę oczywiście serduszko. Bo naprawdę widzowie jest warto. Nie ma może widzowie jakiegoś traktora jeszcze. Traktoru. Na tym gospodarstwie, tylko właśnie stoi tamten stary, ale ogólnie z tego co ja widzę, widzowie, to nie nadaje się do użytku, tylko od razu widzowie poszedłby na złom. Mówię, jest konkretnie dużo złomu. Taczki, nie taczki, opony. No wiecie, widzowie, za te opony, widzowie, może dużo sami nie dostaniemy, tak naprawdę, ale wiecie, wszystko się pozbiera, te stare nasze auto, które tam stoi już na gospodarstwie, znaczy na gospodarstwie, no ten, przy tym, na tym namiocie, to da się coś z tego zarobić, nie? A zobaczcie, ja mogę gospodarkę przejąć tą, ja sobie to wyczyszczę, wykosimy oczywiście to, ja pójdę do Indora, kontakt będę widzowie, może z nim jakoś jeszcze się ogarnię, bo myślę widzowie, że będzie mi pomagał, pomoże mi i naprawdę widzowie gospodarkę możemy przejąć, pole sobie ogarniemy, nie wiem widzowie czy to z tyłu to jest pole, no powiem tak, jest jakaś widzowie przyszłość w tym gospodarstwie, jest naprawdę jakaś widzowie przyszłość w tym gospodarstwie, tylko widzowie nie wiem czy wy chcecie to, ja szczerze, jest naprawdę widzowie fajna oferta. Fajna sytuacja się zdarzyła, że ja w dzisiejszym odcinku, widzowie, pojechałem rowerem i znalazłem, widzowie, takie piękne cudo. Właśnie to piękne, widzowie, gospodarstwo, które właśnie tutaj się znajduje. Naprawdę, widzowie, fajnie się to prezentuje. Ciekawie. Choć dla mnie, może nie wygląda, widzowie, to za super. Ja sam ogólnie, widzowie, na początku tej serii nie wygląda za super. Wiecie, widzowie, gdzie mieszkam ogólnie, widzowie, gdzieś w lesie, przy rozbitym namiocie. Także myślę, widzowie, że to na początku widzę naprawdę ogólnie fajne, takie coś do przyjęcia, to gospodarkę byłaby, nie? Może uporządkować, może posprzedawać, pieniądze można zarobić, nie? Co jak co, widzowie, zostawiam was z tym tematem na dzisiejszym odcinku. Macie ogólnie komentarze do korzystania z tego. Ja pojadę, widzowie, wrócę się oczywiście, widzowie, na moją tutaj właśnie posesję, że tak powiem, dalej oczywiście. Zobaczcie, widzowie, jak z daleka się prezentuje. A ja, widzowie, tej gospodarki nie widziałem. Przejeżdżałem dwa razy, ale tego ogólnie nie widziałem. Zobaczcie, widzowie, to z daleka. No, jest, widzowie, w koło zarośnięta, widzę, widzowie, że nie zadbane, także no, naprawdę myślę, widzowie, że tam nikt nie mieszka, nie? Bo skoro, widzowie, ktoś by tam mieszkał, stanie w komentarzu, możecie szczerze na ten coś na ten temat napisać, że gdyby tak było tak naprawdę, no to ktoś by widzowie porządkowo, wiecie, tam by dbałby o czyść, tam widzicie, kompa jest rozwalona na całej posesji, krzaki są zarośnięte, w ogóle coś tam rośnie, wiecie, co porządek w ogóle nie jest zadbany, także chyba tam nikt nie mieszka, po prostu jest to widzowie takie typowe stare gospodarstwo, które po prostu zostało, że tak powiem,
zostawione na pastwę losu, że tak powiem. No i ogólnie będzie można chyba to przejąć. Nie wiem, napiszcie ogólnie w komentarzach, co właśnie o tym sądzicie. Łapkę dajcie pod dzisiejszym odcinkiem. Subika na kanale tak zostawcie. Mówię, korzystajcie oczywiście z trzech linków w opisie, które macie. Zakupujcie sobie gierki, bo naprawdę są duże rabaty. Korzystajcie właśnie z tych wakacji, zakupicie sobie jakąś fajną grę. A tak mówię, jak ktoś ma jakieś plany, zauważył na Steamie jakąś fajną gierkę, jakieś fajne nowe premiery, odsłony gier i chcielibyście sobie zakupić, a tak naprawdę szkoda wam pieniędzy, właśnie wydawać więcej pieniędzy na te gry, to możecie właśnie zajrzeć na stronę Eneba, bo wiecie, tam jest naprawdę kilka promocji, a wiecie, ogólnie są wakacje jeszcze, także fajnie są promocje, z kodem może korzystać, także myślę, że może to fajną gierkę znajdziecie po niskim cenie, po niskich cenach, bo naprawdę na takich stronach warto, warto właśnie widzowie obczajać, bo możecie znaleźć właśnie gry po niskich cenach niż na Steamie, także mówię, zajrzyjcie, bo naprawdę widzowie was to nic nie kosztuje, a może was coś właśnie tam, jakiś oko właśnie, coś wam w oko wpadnie i zakupicie, także no zapraszam serdecznie, co wam gadu, nie? Wracam oczywiście widać na swoją posiadłość. Stąd widzę, tak gdzie naprawdę zaczyna się czwarty sezon. No tak jak mówię, no przypomnę oczywiście, widzę wam te, co ja tam rozmawiałem przy tym starym oczywiście domu, w starym gospodarstwie, że mamy właśnie to auto jeszcze, tam mamy kolejne auto. No jest widzowie tych aut tutaj sporo. No mamy tutaj dwa, tam mamy jeszcze traktor, to widzę, także jest co sprzedawać, nie? Tutaj widzicie kolejny złom, ja ten namiot gdzieś się handluję, pieniądze jakieś będą. 150 zł oczywiście aktualnie mam w kieszeni. Myślę, że wszystko byśmy uporządkowali, to około 1000 zł byśmy mieli już. No, widzowie, 1000 zł byśmy już mieli. Mógłbym widzowie kupić jakieś auto, jakiegoś gruza. Nie mówię, widzowie, że to ma być auto, jakieś, wiecie, takie za paręnaście tysięcy, to tam za kilka tysięcy. Tego mówię, za jakieś 1000 zł, jakiegoś widzowie tam Fiata Uno, Fiata Punto, Seicento, no cokolwiek, widzowie, Maluka, no coś będzie można widzowie kupić, nie? Dobra. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Zostawiam dla was sekcję oczywiście komentarzy w opisie. Napiszcie co o tym sądzicie. Łapkę w górę dajcie po dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek, żebyśmy zrobili kolejny fajny odcinek już jutro, bo myślę, że na fajny naprawdę odcinek się szykuje. Także łapkę w górę zostawcie. Subika na kanale. Zapraszam do grupy na Facebooku Szwagry Pipcia, na Instagram oczywiście macie link w opisie. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, także mordeczki. Do usłyszenia, do zobaczenia i nara.